Blasku fleszy, w doskonałej atmosferze i wśród znakomitych gości rozpoczęliśmy w iście gwiazdorskim stylu. Kino ofowe to jest to, co wyznacza trendy w ogóle w kinematografii. To jest kino ludzi, którzy mają niesłychaną pasję i siłę tworzenia coś samodzielnie. Po raz 11 Kraków oficjalnie stał się stolicą kina niezależnego. A czy można chcieć czegoś więcej niż 10 dni w kinie i to nie tylko kinie takim właśnie w budynkach, ale też kinie plenerowym? Jak widać, już pierwszy seans w plenerze zgromadził ogromną widownię. Te filmy, które pokazujemy na festiwalu, są nacechowane historiami, które mają ogromny wpływ na to, jak zmienia się patrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Galę otwarcia Netia Off Camera poprowadził niezawodny duet Magdalena Miśka-Jackowska i Marcin Prokosz. Dobrze, to mam takie dla Państwa pytanie. Znany polski prezenter, który choć patrzy na wszystkich z góry, pozostaje jednym z najsympatyczniejszych Polaków? Tak, 1-0! Byli z nami w imieniu prezydenta Krakowa wiceprezydent Andrzej Kulik. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Przedstawiciel sponsora tytularnego, prezes firmy Netia S.A. Katarzyna Iwódź. Sztuka jest kobietą i Netia jest kobietą. Jestem szczególnie dumna, że połowę filmów biorących udział w konkursie Netia Off Camera reżyserują kobiety i że kobiety są przewodniczącymi jury. Galę, której partnerem był Kanal Plus, zwieńczył występ Reni Jusis. I projekcja filmu Śmierć Stalina. Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you. Te produkcje możecie obejrzeć także jutro w kinie pod Baranami w ramach sekcji Panorama, której partnerem jest Skarb Rossmann. Za nami wieczór pełen wrażeń, a przed nami gorące festiwalowe dni naszpikowane atrakcjami. Czego możemy się spodziewać? Nieprzespanych nocy, dzięki Kanal Plus Serialcon, mnóstwa wrażeń, filmów, które wbijają w fotel i które sprawiają, że chcemy być coraz bliżej ekranu. W naszym festiwalowym miasteczku na Placu Szczepańskim spotkacie gwiazdy. Jutro m.in. Justyna Wasilewska i Piotr Polak. Oprócz tego konkursy, zabawy dla dzieci i strefa chill. Tu warto być każdego dnia i o każdej porze, bo wieczorem 4F zaprasza na bezpłatny pokaz filmu Franz. Warto też pojawić się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, gdzie o swojej magicznej produkcji opowiedzą Bodo Cox, Olga Bołądź i Piotr Polak. A o cielesności, seksualności i tożsamości opowie Ania Rubik. Brzmi trochę bardziej poprawnie, tak? Która swoją akcją zainspirowała nas do stworzenia nowej festiwalowej sekcji SexEd.pl. Z ikoną mody podyskutujecie jutro w naszym centrum w kinie pod Baranami. Przed nami też gratka dla miłośników mocniejszych gitarowych riffów. Na off-scenie krakowski skład Tumbling Walls, po nim szkocka grupa muzyczna Home Slice, a na koniec wisienka na torcie. Pasz, producent, kompozytor i wokalista, autor ścieżki dźwiękowej do filmu Płynące wieżowce.